Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama, konferencja prasowa MMA. Wiktor Jeczka jest ze mną, Rychuszczena i cudowna rodzina Asieńka. Dzień dobry. I? Marcelek. A piękny, wiadomo. Poczekaj. A wiesz co, bo ja dam ci zaraz coś innego, dasz? Daj, tak? Marcelek, daj. Poczekaj. Czy w ogóle się słyszymy teraz? Chyba się słyszymy. Nie można. Będziemy rozmawiać. Zobacz, tutaj mamy tak, nie? Jego mikrofon interesuje bardzo. Asiu, powiedz mi, co sądzisz o walce Rycha? Oglądałaś jego poprzednią walkę? Cześć. Nie zdążyłam się oglądać tej walki, ale oglądałam na internecie. Cześć. Nie bałaś się o jego zdrowie? Chodź do mnie, chodź. Znowu ukradłeś to. A ty zaraz pobawimy się i porozmawiamy z tobą, dobra? A ty oglądałeś na tę walkę? Proszę. Chłopczyk? Matka. Chłopczyk. Jak ma na imię? Marcel. Marcel, oglądałeś na tę walkę? Co, nic nie mówisz? Nie mówisz nic? Nie umiem mówić. Jeszcze nie powiem. Asiu, bałaś się mocno? Bałam. Bałam mi to bardzo. Ale dał radę. Wierzyłam, że dał radę i... Trzymałaś mocno kciuki? Oj, bardzo. Asiu, powiedz mi... Powiem, że no, nie było mnie przy tym walce, ale no, sercu i duchowo jego trzymałam, żeby było dobrze, nie? Jesteście już razem? No już jesteśmy bardzo długo razem. Mhm. Ale był moment, kiedy nie mieszkaliście przez pewien moment razem? Nie, chwilowo nie, bo byłam gdzie indziej, więc... Rychu dotrzymał obietnicy, jest mieszkanie? Jest. Urządzone, zrobione? Jest zrobione, wszystko jest. No Rychu, klasa! I nie jestem bezdomny, tak jak Rafa Lala powiedziała. O, tak powiedziała? Oj, tego to nie wiem. Chodź, Asieńku, tutaj, żeby się było ładnie widać. Asiu, chcę przede wszystkim zapytać, był moment... Proszę bardzo, bo już się denerwuję. Kuzątki tak wychodzą. No, a co chcesz? Wychodzą. Daj pionę cioci. Tak? No. Wychodzą ząbki. Ząbki wychodzą. Boli, tak? Ojej. Asiu, chcę zapytać przede wszystkim... Tak, to śpiewa pięknie, prawda? Asiu, proszę powiedz mi, był taki moment, gdzie mówiono o tym, że Rychu cię bije. Czy możesz o tym powiedzieć, czy to prawda? Powiem tak, on mnie nie bił. Przeciwnie, że nie, bo telewizja za dużo kłamie i dodaje od siebie. A to było tak... Rysiu, a może pochodzisz troszeczkę chwilkę i za chwileczkę wrócisz, jak się uspokoi. Ja cudownie ucałuję, jeszcze muszę Marcelka ucałować. Przydaję tutaj. Powiem tak, że no, dla mnie to jest wielkim szokiem, że on by mnie kiedykolwiek by mnie uderzył. To jest nieprawdą. To było reserowane, oni mi kazali tak mi powiedzieć i tak musiałam. W telewizji? Tak musiałam powiedzieć i tak musiałam grać taką głupią, no głupią, no po prostu, tak? Ale no tak naprawdę to jakby mnie biło, no to do dzisiejszego dnia to mnie nie było mnie do tej. Nie byli razem? Tak, razem, cały czas. Asia, nie myślałaś o tym w tym momencie, jak ci powiedzieli, że tak trzeba, że tak jest najlepiej, żebyś powiedziała o tym, że on cię bije. A nie myślałaś, żeby zrobić zupełnie inaczej? Tak jak chcesz? Znaczy nie, ja chciałam to inaczej to zrobić, tylko że oni po prostu dali nam, znaczy mi dali więcej pieniędzy, a Ryszkowie nie chcieli dać więcej pieniędzy, więc dlatego taki szum wyszedł. Więc no, teraz jest, że no, tak jest, jak jest inaczej, tak? Bo każdy będzie mówił o tym i w ogóle i szczególe. Ja mam to gdzieś, co im gadają, ja mam swoje życie, a niech się inni się zainteresują się tym, co mają swoje życie, tak? A nie to, co ludzie gadają, to wypisują, tak? W internetach. Przepraszam, czy ja mogę się wtrącić? Oczywiście, zapraszamy. Pilnuję, żeby wszystko było kontrolowanie. Zobaczcie, tu jest kontrola. Lampka czerwona. Ja mam nadzieję, że pani Joasia też kiedyś stanie w oktagonie MMA VIP. A to było moje pytanie kolejne. Dariusz Kosowski. MMA VIP. MMA VIP. Oczywiście włodarz. Tak, współwłodarz. Współwłodarz i współorganizator tego cyrku. Nie cyrku, ale tak jak mówię, mamy nadzieję, że pani Asia kiedyś się u nas pojawi. Nie przeszkadzam już. To było właśnie moje pytanie, ale wróćmy jeszcze do tej sytuacji. Czyli Rychu jest dobrym facetem. Czy wy macie ślub? Jeszcze nie, ale za niedługo będziemy mieć ślub. Rychu, gdzie jest pierścionek zaręczynowy? Proszę, są dwa. Jest, zobaczcie. Są dwa. A to tak na zapas?
Nie, to jest naprawdę. Ale dlaczego dwa pierścionki zaręczynowe? Bo to już jest obrączka ślubna? Nie, jeden to tak kupił, a drugi też tak kupił i oświadczył mi się drugi raz. Dwa razy. Czyli... I ślub cywilny, już mamy wszystko załatwione, więc... I mały też będzie ochrzczony, także wszystko będzie jest na dobrej drodze. Czyli kochacie się bardzo i mocno. Wszystkie plotki, insynuacje i reżyserowanie tego, że ktoś cię bije dla oglądalności, naprawdę słuchajcie, to nie jest w porządku. No nie, bo to jest hejno i hejno zawsze będzie mówił to, co jest nieprawdą, chociaż nas nie znają rzeczywistości, a tylko znają nas z TV, a tak to do nas nie chcą podejść, bo albo coś, albo się śmieją z nas, albo coś tam. Tak jak było, że ja urodziłam syna, tak, to było coś napisane, że ja był wypożyczony syn. No, od kiedy syn może być wypożyczony? Nie rozumiem, ale ktoś tak napisał. Ktoś tak napisał, no i... Nawet swojego dziecka przecież nie wypożyczyłam, tak? No. Asiu, czy był moment taki, kiedy powiedziałaś w telewizji, że Rychu cię bije, bo dostałaś większą kasę, że reżyser kazał ci tak powiedzieć, że tak musisz powiedzieć. Czy był taki moment później w konsekwencji, w następnych dniach, miesiącach, że między wami się psuło, że był moment, kiedy mieliście się rozstać przez to właśnie, co się działo w waszym życiu? Znaczy, no, takiego czegoś to myślę, że nie było tak, żeby się rozstać, żeby on jest takim debilem, żeby na wszystko zwracać uwagę. Żeby na wszystko zwracać uwagę, co kto, każdy, co będzie wypisywał jakieś głupoty, tak? No, przecież to by już się z domu by się nie wyszło, tak? A jak chcą siedzieć w domach i siedzą i nic nie robią, no to ich powodzenia, tak? Ale niech pilnują swojego życia i siebie, bo no to, no to świadczy tylko o nich, tak? O im zachowaniu i w ogóle, że oni nie są w ogóle kontrolni, nie są odpowiedzialni ludźmi, tak? Którzy tak o nas źle gadają. A myślę, że są ludzie, którzy bardzo nas lubią, a niektórzy są przeciwko nam, więc... A może to was bardziej scaliło? Znaczy, no... Te wszystkie problemy, kłody pod nogi... Znaczy, myślę, my sami się podnieśmy do nogi, więc myślę, że... Podnieśliście się? Tak, bo... Niedługo staniecie się jednością. Jeszcze, jedno z drugiego się wspiera, więc myślę, że będzie... Że dobrze będzie, tak? Pięknie. Mam nadzieję, że zaprosicie mnie na ślub. Jasne, Monika, jak będziesz chciała, to jesteś zaproszona. Oczywiście. Piękna historia. Proszę cię bardzo. Asiu, nawiązując do Darka Kosowskiego pytania, czy zgodziłabyś się na walkę? Jeszcze nie, bo na razie mam dziecko na utrzymaniu i muszę go wychować, ale może kiedyś, może. Zobaczymy, jak to z czasem pójdzie i zobaczymy. Czy uważasz w takim razie, że mając dziecko nie mogłabyś trenować, poświęcić odpowiednio dużo czasu na treningi, czy obawiasz się jednak walki? Znaczy nie, znaczy mały to jest taki, że no po prostu on zostanie z kimś, ale tylko na 5 minut. Bo on jest karmiony cycem, piersią, więc to jest szok. Będzie, no, dla kogoś to będzie trudnym, tak? Bo on jest bardzo trudnym dzieckiem. Energicznym. Bardzo. Tak jak bardzo dobrze. Tak jak tata. To jest bardzo dobrze. Wszystko robi tak jak tata, więc... To będziesz miała wulkan po prostu w domu. Masz! Wulkan to już mam. Dwa wulkany nawet. No mam. I takie nie żeby wygasły, tylko po prostu gorące. No mam. Lawa się leje. No mam. Mam. Asiu, czyli nie wykluczasz przyszłości, że walka jakaś będzie, tylko nie na tę chwilę? Na razie na tą chwilę nie, ale zobaczymy, jak mały dorośnie, to oczywiście tak, nie ma problemu. Co sądzisz o walce Rycha z Marcinem Najmanem? Boisz się? Oj, to jest taki przeciwnik, to jest bokser, wiadomo, tak. On zna wszystkie te kroki, zna w ogóle co i jak. Ale mam nadzieję, że
że da radę i nic z tego nic nie będzie, czy przegra, czy wygra, to też będzie dla niego wielkim plusem. No Kasiu, trzymamy mocno kciuki, za Recha. Oczywiście Marcina też bardzo lubię Neymana, także niech wygra po prostu lepszy. Niech wygra ten, co ma. Po prostu to jest tylko po prostu sport i nic więcej. No tak jak jest w piłce, wygrywasz albo przegrywasz, więc... Niech wygra lepszy. Niech wygra ten, co jest, ma najlepszy. Asiu, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia jeszcze przed ślubem. Mam nadzieję. Proszę, zapraszam.